Witajcie z tej strony Nigrum i zapraszam Was na 10. już odcinek z serii Zagrajmy Dragon Age Początek, dodatek DLC Przebudzenie. Znajdujemy się w Czarnym Marszu, jak to można nazwać, The Black Marsh. Lokacja naprawdę bardzo ciekawa, której historia tak naprawdę jeszcze nie została przez nas do końca odkryta. Jedyne co udało nam się dowiedzieć, to to, że to miejsce kiedyś było zamieszkane, a teraz wygląda jak z horroru. Wydaje się, że zasłona jest tutaj cienka, ale może to nie to. W każdym razie roi się tutaj od zainfekowanych bestii, zainfekowanych plagą, tak, skażonych plagą bestii, potworów, przede wszystkim wilkołaków. Są tu też pomioty. No i co my tu robimy? Szukamy Kristoffa, idziemy dalej, zobaczymy, czy uda nam się go odnaleźć i dowiedzieć przede wszystkim, co się tutaj stało, bo to miejsce było zamieszkane, ale po tym, co się stało z tym miejscem, już nie ma tutaj nikogo, jest podobno nawiedzone. Zapraszam Was bardzo serdecznie na serwer Discord. I co to jest? Ja się pytam, co to są za stwory? The children, dzieci. Co to jest? Form of darkspawn? Why would we suddenly be seeing new forms of darkspawn? This isn't even a blight. No właśnie, plaga się skończyła, ale pierwsze i najważniejsze pytanie, dlaczego te stwory nazywa się dziećmi? I drugie najważniejsze pytanie, dlaczego one mają twarz, ja się pytam. Kurde, jakie szczęki. Normalnie ta ich twarz, te ich szczęki wyglądają troszeczkę jak te szczęki tych wampirów z drugiej części Blade'a. O, ja nie mogę. No poważnie, tak to wygląda. No powiedzcie, że nie. No kurde, no identycznie. W drugiej części Blade'a były takie specyficzne wampiry, troszeczkę inne, które mogły się żywić nie tylko ludźmi, ale też żywić się innymi wampirami. I one, no, miały właśnie takie szczęki. Ale kiedy się żywiły innymi wampirami, to też zarażały inne wampiry, zwykłe wampiry, i zmieniały je w to, czym one były. Kurde, czemu to się nazywa dzieci? Coś, nie wiem co to było. Kristoff! O kurde, dobra. Odnaleźliśmy Kristoffa, zaraz do niego podejdziemy. Teraz. Czy on żyje, czy nie? Mother told it to me that if he was lured to this place and slain, that in time you would come. And the mother, she was right. The mother is always right. Jaka matka? Kim jest ta matka? The mother is she that sent me. She that wished you to come to here, this place. I... Here before you is the first, and I am bringing to you a message. The mother, she is not permitting you to further his plan, whether this you know or not. So she is sending you a gift. Wow, no niesamowite. Co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Ale ten dodatek jest genialny, naprawdę. Genialny. Fabuła jest niesamowita. Kim jest ta tajemnicza matka? O kim mowa? Gdzie nas wyniosło? Do pustki. Ale on też tu jest. No. We have come to the fate as well. It cannot be this.
Okej, czyli on nie miał zamiaru zabrać nas do pustki, coś miał zamiar innego zrobić. No my już byliśmy w pustce, w podstawce przecież, więc to nie jest dla naszej postaci nic nowego. As do I. This was not as she said. I am betrayed. Can never trust my mother either. Now I am being trapped in the fade with you. Ah, I am the fool. Okej, okay, czyli ta matka kimkolwiek, czymkolwiek ona jest, go zdradziła, ale jaki ona miała zamiar? Chyba chciała się nas pozbyć, tak? Chyba chciał nas, nie wiem, wysłać gdzieś albo po prostu nas zniszczyć, zabić? Może możemy go przekonać, żeby nam pomógł i żebyśmy się zemścili razem. Ciekawe, korci mnie, żeby wybrać tu odpowiedź, bo chciałabym zobaczyć jego reakcję na to, jeżeli to powiem. Wiadomo, no, przymierzyć się z pomiotem, no trochę nie bardzo, ale takie motywy też już były, tak? W drugiej książce taki motyw się pojawił w dołączeniu. Możemy go też zabić, no ale jestem ciekawa, co on odpowie, tak? Jeśli ma się wywiązać z tego walka, to i tak się wywiąże. The Grey Warden is wishing help from the first. Do not be making me laugh. I will be leaving you to the children. I will be finding my own path back into the world. Back, mother. Aha, czyli jednak on... On chce sam sobie poradzić. No dobra, jesteśmy w pustce. Już dawno tutaj nie byliśmy, tak naprawdę. It is begun. Wait, what did that snarly bastard say? The fade? We're in the fade? That's where humans dream, isn't it? No właśnie. Krasnoludy przecież nie śnią. Tak, jesteśmy w pustce. Dwarfs shouldn't be here. We don't dream. We sleep like a stone. No właśnie, krasnoludy nie są w stanie być w pustce, więc jak to w ogóle wyjaśnić, że Ogren też tutaj jest? Wydaje mi się, że my nie śnimy teraz, tylko że przenieśliśmy się tutaj fizycznie. Bo co innego jest przenieść się do pustki fizycznie i być tutaj tak naprawdę, a co innego jest przenieść się do pustki we śnie, wtedy nasze ciało jest w normalnym świecie, a my śpimy. Wydaje mi się, że przeniósł nas fizycznie tutaj. Bo gdyby to był sen, to Ogrena by tu nie było. Znajdziemy drogę wyjścia. Someone's gonna be coughing out a kidney when I'm done with them. No nie. Who is the mother? Another darkspawn? More talking darkspawn. And now some mother to go along with it. Cute. Okay, Ogren nie jest zadowolony, nie jest pocieszony po prostu tą sytuacją. Ja go rozumiem, tak? No ale kurde, straciliśmy znowu parcie. Niestety. Dobra, ja zainwestuję tutaj w Dexa. No i będziemy inwestować w kolejne umiejętności. Niech będzie teraz bonus do staminy. No, możemy dać te nowe umiejętności. Niech będzie. Okej, okay, dobra, pustka po raz kolejny. Dawno nas tutaj już nie było. Mówię dawno, bo byliśmy tutaj w pustce. Byliśmy w podstawce tak naprawdę. Ja bym się chętnie zapisała. Patrząc na to, że te robaki, które nas atakują, te dziwne... Wow, co to jest? To są posągi. Znowu Lyrium. Patrząc na to, że te dzieci, te robaki, które nas atakują, nazywa się dziećmi tutaj w tej grze, to wydaje mi się, że ta matka, o której... The comparison between my family and mages, it's idiotic. I'm not about to transform into an abomination simply for being a hound. Say was a perfect analogy. Being a how also does not allow me to control your mind. Kinda missing my point, aren't you? I am not a fan of oversimplifications.
Fine, fine. Your loss. Okej. Sporo przeciwników przed nami. Patrząc na to, że ta matka, o której wspomniał ten właśnie pomiot, no i te dzieci, czyli te właśnie stwory, dziwne robaki. Wydaje mi się, że ta matka też może być jakimś dużym robakiem. Jakimś, kurde, też takim podobnym stworem. W sensie, że to od niej mogą pochodzić właśnie te stworzenia, te dzieci, tak zwane. Patrzcie na to, to są te demony pożądania. Nie mogę się ruszyć. Dobra, jest, udało nam się. Tutaj jest jakieś urządzenie do operowania zasłoną? Okej. Tutaj nasze poczynania w pustce miały efekt na świat rzeczywisty, na świat fizyczny. Dobra, czyli pewnie takich miejsc będziemy musieli odnajdować, no bo zobaczcie, to jest odzwierciedlenie tego, co widzieliśmy na tym Black Marszu, tak? Więc... to jest wszystko, to jest to samo miejsce. Nie mogę tego pozbierać, serio? O jakiej baronowej ty znów, Anders, mówisz? Kości. Dobra, to możemy wywalić. Pozbądźmy się tego, zwolnimy miejsce. To jest ogólnie to samo miejsce, które mieliśmy w rzeczywistym świecie, tylko że to jest po prostu odzwierciedlenie tego świata w pustce. Esencja kondycji. A, znowu mamy te motywy, które mieliśmy też i w podstawce Dragon Age'a i również były w Dragon Age Inkwizycji, kiedy byliśmy w pustce. To mieliśmy właśnie takie esencje różnych atrybutów i one dodawały nam po jednym punkcie. Wiecie, na przykład po jednym punkcie, jeden punkt w zręczność, jeden punkt do kondycji, jeden punkt w spryt, siłę, magię. To było naprawdę fajne, bo to były takie darmowe punkty atrybutów. Łódka. Zresztą co tam jest, jakieś ciało. Czyli jest... takie dodatkowe zdobywanie atrybutów, zwiększanie swojej siły tak naprawdę. Świetna rzecz, naprawdę. Dobra, idziemy teraz tędy. Kolejne martwe pomioty, ale co z Christophem? Co z Christophem? Widzieliśmy go martwego, ale w ogóle teraz jak sobie tak przypominam jego twarz, on wyglądał jakby, nie tyle co był martwy, wyglądał jakby zabiła go plaga, jakby był skażony plagą. Dobra, i teraz w którą stronę się udać? To jest teraz dobre pytanie. Dobra, idziemy w prawo, bo w lewo mamy dość dużo przeciwników. Kolejne demony pożądania. Wygląda jakby była skrzynia, ale jej nie ma w pewnym sensie. O, i znika. Okej, dobra. Anders levelował. Może te skrzynie pojawią się w rzeczywistym świecie. Niech będzie siła woli.
Będziemy inwestować dalej w maga ofensywnego. Dobra, tutaj mamy te kamienie. To jest też miejsce, które kojarzymy. Tak, no to jest dokładnie to samo miejsce, które mamy w świecie rzeczywistym. Aha, to chyba trzeba w jakiejś konkretnej kolejności. Tak, to trzeba chyba w konkretnej kolejności rozpalić, żeby te linie się tu pojawiły, tak? Dobrze mówię? Tak. Dobra, to był pierwszy, to był drugi. No jest jakaś zagadka. O, to jest trzeci. Pierwszy, drugi, trzeci. Dobra, nie wyszło. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Okej, udało się je pokonać. Były demony gniewu, ogniste. Dobra, no i co nam to dało? Nic nam to więcej nie da. A nie, czekajcie, coś nam to dało. Okej, to też była czynność, która była nam potrzebna do tego, żeby miało to efekt na świat fizyczny. Tutaj coś mamy. To chyba też kolejny atrybut. Tak, esencja siły woli. Plus jeden do siły woli, czy do atrybutów. To jest siła woli raczej dla maga, no, ale wiadomo, to my podwyższamy, to jest dla naszej postaci. Dobra, ja bym się wolała zapisać, bo teraz idziemy do miejsca, w którym jest bardzo dużo przeciwników. Ale niesamowite. Nie sądziłam, że w dodatkach znowu odwiedzimy pustkę. Okej, to jest esencja siły, plus jeden do siły. Tutaj też było przejście. Zastanawiam teraz, którędy iść. No nie. Teraz jest problem. Teraz mamy i demony gniewu, i demony pożądania. Coś czuję, że zginiemy. Ale się udało. Jeden z demonów pożądania tutaj cisnął w nas czarem zamrażającym i zamroził demony gniewu. Świetne to było. Okej, dobra, tutaj mamy kolejną rzecz. Quest complete. Okej, dobra. Esencja magii. Zakończyliśmy, tak? Zakończyliśmy tego questa? Możliwe. Tam jest chyba Christoph, co? Pozbierajmy te jeszcze inne esencje. Esencja zręczności. Dobra, no to jest już tutaj wszystko. Chyba tak, chyba zakończyliśmy te rzeczy. I mamy tutaj już Christopha. Będziemy mogli do niego podejść. No chyba, że tutaj jeszcze coś jest. A nie, to nie Christoph. To jest chyba pomiot martwy. No, pomiot. Myślałam, że Christoph. Dobra, nie. Idziemy dalej. Chyba wracamy się. But I would never contradict your ladyship. No, I don't. No, please, my lady, have mercy. No, no, oh, no! I am most sorry, mistress. I am most sorry, mistress. Dobra. Kolejna jakaś duszyczka zamknięta w pustce. Nic nie poradzimy. Very well.
U mnie żadne umiejętności teraz nie działają, nie mogę atakować. Co się dzieje? No. Nie wiem, przez jakiś moment w ogóle znam wszystko, nie mogłam w ogóle żadną umiejętnością zaatakować, niczym. Nie wiem, czy to przez to, że towarzysze mi się tutaj zablokowali, czy co? Tam jest esencja, no ale się do niej nie dostanę. W ogóle teraz jesteśmy po drugiej stronie tej bramy, bo wcześniej ona w świecie rzeczywistym była przecież zamknięta. Co to jest? To chyba kolejne pomioty. O, jest kolejna esencja. Esencja sprytu tym razem. Dobra. You. You're not a spirit like everyone else. How did you get here? Moglibyśmy zadać ci to samo pytanie. This is where my grandfather's ashes are buried. I come to visit him often. He was the last person to stay in Black Marsh. Once he passed, there was nobody left in the village who remembered. Czy wiesz, że to jest pustka? Chociaż patrząc na to, jak jest ubrana, wydaje mi się, że jest magiem, więc chyba raczej wie. This? Of course I know that. This isn't... Oh no! They've come back again! Quick, come hide in the crypt! I shall do Nie będziemy się ukrywać, będziemy walczyć. Nie mamy zamiaru się ukrywać, będziemy walczyć. Okej, mogłam otworzyć trumnę, tu jest grób. No dobra, przejdźmy tutaj, do tej krypty. No i zobaczmy, kim ty jesteś? Kim ona jest? Może nam się stąd wydostać? Skoro wie, że to pustka i przychodzi tutaj dość często. Może pomoże nam. Dobra, wszyscy. Oni powychodzili z tych krypt. Ale to nie pomioty, tylko nie umarli. Zwykłe trupy. Dobra, idziemy dalej. Okej, ona tam biegnie. Dobra, mamy to. A możemy te trumny jeszcze otwierać. Nie wszystkie, ale niektóre możemy. W sumie zawsze to doświadczenie za walkę, prawda? Dobra, tam możemy jeszcze zejść. Ona pobiegła w tamtym kierunku, ale wiecie co, zejdziemy tutaj i zobaczymy, co tu mamy. Esencja sprytu po raz kolejny.
Dobra, Nathaniel levelował. Mamy wszystkich? Wszystkich, dobra. Nie wiem, czy otwierać te krypty. Znaczy krypty, nie krypty, tylko... trumny. W sumie jak otwieramy taką jedną, no to gdzieś jeden przeciwnik wyjdzie. Oni i tak wychodzą z tych trumien. No dobra, zaraz polewelujemy. Pytanie, czy to wszystko nas doprowadzi do tego jednego samego miejsca? Tutaj jest wyjście. Patrzcie na to, to jest wyjście na zewnątrz. Tyle, że to jest wyjście do pustki tak naprawdę. Dobra, idziemy za nią, za tą kobietą. Ten jeszcze coś zostawił. No i zobaczmy, co my tu mamy, co ona nam powie takiego. And so you came, fell into my little trap. Such wonderful creatures, you mortals. So full of yearnings, so full of hunger. To jest demon, to jest pułapka. You do outnumber me now, it's true. Clearly you mortals are not frail. Very well. Let the Baroness have you. I shall feed on whatever remains. To była baronowa. Co? To była ta baronowa? Ja nie mogę. Była ona. O kurde. No dobra, ale nie mamy nic więcej tutaj już. Ona sobie poszła. Myślałam, że nas zaatakuje, kiedy tak groźnie się odezwiemy, tak wiecie, w taki agresywny sposób. Raczej się spodziewałam walki, no ale nie. No dobra, mamy tutaj jedyne wyjście, więc skorzystajmy z niego. Może później nas ona zaatakuje. Znowu nie umarli? No bez przesady. My już tutaj walczyliśmy z wami. Nie mogłam go zaatakować, bo trochę mnie tu moi towarzysze blokowali, stojąc obok. Dobra, no to wychodzimy stąd, no ja nie widzę tutaj żadnego innego motywu. Po prostu baronowa zniknęła, myślałam, że będziemy z nią walczyć, no ale jak się okazało, poszła sobie. Nie wiem, wydaje mi się, że zaatakuje nas później. Ja się w razie czego zapiszę i wychodzimy stąd, może wyjdziemy w jakiejś innej części pustki tutaj, zobaczymy. W każdym razie i tak, żeby się w ogóle stąd wydostać, będziemy musieli znaleźć jakieś wyjście, tak? Będziemy musieli się wydostać z tej pustki. W końcu to wyjście znajdziemy. Mi się wydaje, że po prostu trzeba tutaj jakoś, nie wiem, coś jeszcze poczynić z tymi miejscami, tam gdzie mieliśmy te demony pożądania. Może jeszcze jakieś takie miejsce się trafi. I skoro ma to, wiecie, jakieś odzwierciedlenie na świat rzeczywisty, to może uda nam się w ten sposób wrócić. Dobra. Niech będzie regeneracja. Staminy. Okej, tutaj damy mu nową umiejętność z nowej specjalizacji. No i kogo my tam mamy? Ktoś tam się pojawił. Ale patrzcie, wyszliśmy z innej strony. Halt! Who enters the Black Marsh? Jesteśmy szarymi strażnikami uwięzionymi tutaj. Trapped. Then you're just as we are, locked in this endless nightmare. We've been here so long at her mercy. I almost forget what it was like before. There is a spirit that's come to free us. Perhaps you could help him. If only that were possible. Okej, jakiś duch. Kurde, patrzcie, to jest Black Marsh, ale wydaje się, że to jest odzwierciedlenie tej wioski. Kiedy jeszcze tutaj nic się nie stało, tak? Kiedy jeszcze tutaj ludzie normalnie żyli. Nie było żadnych potworów.
She is evil incarnate. The countless evils I've seen her perpetrate in there. I'm ashamed to even recount them aloud. She orders our children stolen in the night so she can... No! Unhand me, you thugs! Let me go! Don't let them take me! No! I'll tell them all. I'll tell everyone. Chyba oni mówią o tej baronowej, co? Tak mi się wydaje. Ona chyba zarządzała tą wioską. To chyba ona sprowadziła. Bo mówią o jakiejś kobiecie, jakiejś pani. Boją się jej. Mi się wydaje, że to ona sprowadziła na nich całe to zło. Parała się jakąś naprawdę złą magią. Okej, kolejna esencja siły. Książka. Black Marsh. List do kodeksu. Zapiszę się. To jest naprawdę niesamowite, co tu się dzieje. Ciekawa historia, naprawdę. Coraz więcej się dowiadujemy. Co ta baronowa tutaj narobiła takiego? Co się stało z tą wioską? Dobra, zaraz tam podejdę. No niestety. Czyli wychodzi na to, że to ta baronowa była właśnie całym źródłem tej złej magii. Na to wygląda, na to wychodzi. Że to wszystko przez nią. To miasteczko upadło. Ale co ona tutaj zrobiła i dlaczego? Dlaczego ona to zrobiła? Też motyw, że porywała dzieci? Esencja siły woli. Zaraz podejdziemy do tamtego tłumu. Na razie chcę pozwiedzać, pozbierać wszystko, bo coś mi się wydaje, że przy tym tłumie coś tu się wydarzy. Okej. Już. The mansion will not protect you, fiend. Come out and face your crime. We aren't afraid of you any longer. The witch hides. Break down the door. Be cautious, my friends. The Baroness has power within her lair. And she well knows it. We rush in at our peril. And who comes now? More minions of the Baroness? Or yet more helpless souls she has tormented? To jest jakiś duch. Wygląda jak duch Templariusza. Jesteśmy szarymi strażnikami. I cannot say what a Grey Warden is, but clearly you are a stranger. Perhaps it is a sign. I am Justice. I have watched this place and seethed at the wrongs visited on these poor folk, and now I seek to aid them. Once we lived in the real world and the Baroness ruled over us. She took our children and used their blood to work dark and evil magic. And when we burned down her mansion, she cast one final spell that brought our spirits here. We've been trapped ever since, still under her rule. This spirit knows the Fade. If we help him, he might help us. I think that since the Baroness trapped these people here, that she's our best chance of getting out. Tell me, stranger, will you help us in this righteous task? Being a Grey Warden appears to make you an able sort, and thus your aid would be most welcome. Kurde, no to mamy ciekawy wybór. No, baronowa wychodzi na to, że zajmuje się magią krwi z tego, co oni tutaj mówią, że skoro tutaj porwała dzieci i potrzebowała krwi, zajmowała się na pewno magią krwi. Parała się tym, uwięziła ich w pustce, ale musi wiedzieć, jak się wydostać z tej pustki. A to jest duch sprawiedliwości, bardzo rzadki duch w ogóle. Okej, okay, pomożemy. Mamy inne sprawy na głowie. Musimy znaleźć wyjście z pustki. Ale właśnie, teraz to jest dobre pytanie, bo baronowa jest magiem krwi, tyle wiemy, ale czy ona istnieje w prawdziwym świecie, czy też jest w pustce? Czy ona tu jest fizycznie w pustce, w sensie jest żywa, tak jak my, czy nie żyje? Ciężko to wyjaśnić. From the world of mortals, as are all these people.
We lived in a village in the Black Marsh, and the Baroness ruled over us. That was so long ago, it seems like a dream we once had. We finally rose up against her evil, and this is what she did to us. I can't even imagine what happened to our families. Aha, czyli ona i wszyscy ci ludzie, oni są żywi, oni żyją, naprawdę żyją. Byli w tej wiosce, żyli w niej, tylko razem z Baronową, no, w pewnym sensie Baronowa sama się uwięziła w tej pustce, chyba że ma możliwość wyjścia z tej pustki, wie jak wyjść, może się wydostać. W każdym razie ona uwięziła tych wszystkich żywych ludzi w pustce. Okej. Okay. Wioska jest już dawno opuszczona z tego co widzieliśmy. Możemy ich okłamać, mówiąc, że wioska nadal jest tak samo jak ich rodziny. No nie, no wioska jest, ale jest opuszczona. Has it been so long? How many years have we been held here? Take heart, good woman. Justice will see you avenged and freed. Will you help us, stranger? If this wrong is to be undone, we will need your aid. Chciałabym im bardzo pomóc, ale nie wiem, co Nathaniel i Anders powiedzą. Ogręt się tutaj nie wyraził, tak, nie dał żadnej opinii na ten temat. Ja rozumiem, że Baronowa może być naszą jedyną drogą ucieczki stąd, ale chcę pomóc tym ludziom, bo oni też żyją, oni tak samo jak my są uwięzieni i jedziemy na tym samym wózku, tak? Co próbujecie zrobić? Może najpierw zapytajmy. These good people have been held in the thrall of this sorceress for too long. I seek to free them. It's been a nightmare that seemed to go on forever. Until justice arrived, we didn't even know this wasn't real. I can no longer stand by and watch. The sorceress has fled into her lair, but a reckoning is called for. We must act, stranger. Okej, chcesz uwolnić tych ludzi. No ale... Kurde. Ale jak? W jaki sposób? Bo to jest pytanie, bo nam nie powiedział. Chcą się pozbyć Baronowej, ale skąd oni wiedzą, że to będzie dobry pomysł? Skąd oni wiedzą, że to... pomoże im się stąd wydostać? My musimy znaleźć drogę ucieczki z pustki, ale... No dobra, pomożemy. Then we have the numbers to challenge the Baroness directly. Ooh, a direct challenge. I like the sound of that. Less talk, more killing. They just said she was an evil, powerful witch. Do we really want to antagonize her? O, możemy przekonać Andersa, możemy ją pokonać i... No... zrobić użytek z jej magii, tak żeby to nam pomogło. Możemy jeszcze odmówić. No dobra, jesteśmy gotowi. Good people. We take the battle directly to the witch. For too long have her crimes gone unpunished. Now is the time to reclaim your freedom. My, my. All that shouting outside, and now you finally decided to barge in without even a proper invitation. Foul sorceress. You will release these poor folk and submit yourself to justice. Justice? Is that what you're calling it? What of their punishment? Burning my home to the ground and me within it. Because you were stealing our children, using their blood to feed your vanity. As was my due. You lived on my land. I, your rightful ruler. Your blood was mine, just as your lives are now. Nie no, pierwsze co pomyślałam, okej, okay, spalili jej dom, no ale porywała ich dzieci i wykorzystywała krew tych dzieci do swoich jakichś tam rytuałów. No kurde, nie możemy tak tego puścić, no nie. To, że oni żyli na jej ziemi, ona nimi rządziła, to nie znaczy, że mogła komuś odbierać życie, szczególnie dzieciom. What's this? The pathetic fools have managed to recruit yet more sympathizers? We are no longer alone, Baroness. Your reign ends here. As it happens, I am no longer alone either. Ten pomiot.
My path back across the veil lies in victory over you and your new allies. Then the mother will pay for her treachery. Okej, sprzymierzył się z baronową. A może jest jakiś sposób, żeby rozwiązać to pokojowo? The Grey Warden, it wishes peace. It cannot be believed. We must be ending this. Now. The Grey Warden, it is more dangerous than you know. Oh, as you wish, creature. Slay them and you shall have the reward you requested. Enough! The battle is joined. Okej, wszyscy to pochwalili. Anders, Nathaniel i Ogren. Haven't you defeated them? They are too much. It must be sending me back through the veil. Now, before it is too late. Oh, I will sunder the veil, all right. I'll send them all back. But you, your life is going to provide the power. No, no. Ty w życiu. Ona nas odesłała? Naprawdę? A z niego wyssała moc? W sensie całą energię życiową, żeby się wzmocnić? Kurde. Co tu się stało? Ale nie pokonaliśmy baronowej, nie zabiliśmy jej. Ale wróciliśmy. Okej, żyjemy. Wróciliśmy. Rzeczywiście. To jest ciało Krzysztofa. On wygląda jak skażony plagą. Zaraz, on wstał? Się obudził? Tak, on wstaje. Obudził się. What is happening? This is the world of mortals, beyond the veil. And this is a mortal body of flesh. I am trapped within. Nie wierzę, duch sprawiedliwości? Dlaczego on przeszedł do świata żywych? Krzysztof już nie żył. On opanował ciało Krzysztofa, został tutaj uwięziony, ale jak? The witch sundered the veil in her haste. All of us were drawn through. She has returned to this realm as well. Can you not feel it? The Baroness is nearby. Czyli wszyscy się przedostali do świata żywych. Baronowa też. O kurde. Ale nie jest martwa, skoro spalili jej dom i spalili też i ją? You misunderstand. The Baroness... She is not immortal as you are, or as were the villagers she kept trapped. There was such a mortal once, but now... That is a demon of pride. Demon dumy. She assumed that role long ago to feed from the mortal she trapped. But here, in your world, here she will be quite something else. Okej. Kurde, czym ona teraz tutaj będzie?
potrzebowałaby opętać jakieś ciało, tak samo jak ty. I do not know why I am in this body. It was not by choice, I assure you. The veil is sundered, and the tears must be closed lest they continue to spill demons out into this world. I can alter your weapons for a time, allowing them to drive back the Fade's magic. But if we are to deal with the Baroness, we must move swiftly. Okej. Ach, i teraz mamy wybór, kogo sobie wziąć do drużyny, czyli Sprawiedliwość w ciele Christopha. Ja myślałam, że Christoph będzie takim naszym towarzyszem, a tu się okazało, że Christoph nie żyje i Duch Sprawiedliwości opętał jego ciało. O kurde. No to tak, on jest wojownikiem, to ja bym zostawiała Ogrena w takim wypadku. Wezmę Nathaniela. Yes. I Andersa do tego. Yes. Ogrena zostawimy, no bo on musi być do tego zadania. Dobra, kończymy odcinek, jeżeli odzyskamy teraz... tak, odzyskamy kontrolę nad postacią. Patrzcie na to, i tu jest ten pierwszy, ten pomiot. Wszystkie inne pomioty. Dobra, słuchajcie, Baronową zajmiemy się już w następnym odcinku. Ten wyszedł dość długi, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Udało nam się wydostać z pustki. No ale to jeszcze nie koniec. Czy uda nam się uratować to miejsce, pokonać Baronową, przywrócić te miejsce do takiego stanu, w jakim było wcześniej? Nie wiem, tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że zostanie takie, jakie jest nadal, jakie jest teraz, ale że przynajmniej wypędzimy to zło i pozbędziemy się jej. Wychodzi na to, że jest jakimś demonem. Zobaczymy, w co ona się tutaj przeistoczy. Na pewno nie będzie łatwo. Ja jestem ciekawa, naprawdę jestem ciekawa walki z nią i co tutaj jeszcze się wydarzy. No, fabularnie ten dodatek jest niesamowity, jest genialny, bardzo mi się podoba. A wam jak się podobała ta przygoda w pustce i ta scena ze Sprawiedliwością, z Baronową? Jak wam się ogólnie podoba ten wątek? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał. I zachęcam gorąco do subskrybowania, żeby niczego nie przegapić. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.